Siemano wszystkim, witam Was na kanale KMG. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejny sprzęt do mojego garażu. Jest tu piła taśmowa, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, z czym się to je. Nigdy wcześniej nie używałem takiej piły, tym bardziej skonstruowanej w ten sposób. Mówię, ma to służyć do idealnego obcinania rur, tak żeby to było ładnie, prosto i elegancko. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mówię, jest to też jedna z tanich rzeczy, tak? Bo to jest z tej samej marki, co kupowałem wiertarkę stołową, marki Szepach. Lidlowa, prawda? Także zobaczymy, z czym się to je. Gdzie to jest jakiś nożyk? To jest jakiegoś nożyka i otworzymy to dziadostwo. Mówię, i później sobie spróbujemy ująć jedną rzecz, bo będę robił kobyłki. Na razie się jeszcze szykuję do tego filmiku. Będę robił kobyłki, żeby podnieść BM-kę na tyle wysoko, żeby sobie wydech bez problemu wyciągnąć z niej. Mówię, a jak każdy wie, w BM-ce wydech też swoje waży. I jazda jest tego typu też, że warto jest mieć dużo miejsca. Także tak. No, dużo składania nie będzie, widzę. Pozwolić ciąć 3-calowe rury. To jakoś się nie zapowiada, żeby tak było. Mam tutaj przypadkowo taką, jeszcze została z mizy. Spoko, myślę, że będzie. Mówię, bo większych nie będę potrzebował, bo będę chciał robić wydechy przede wszystkim i kolektory wydechowe. Także mam nadzieję, że to da relację, że tak powiem. I jazda będzie tego typu, że przednie. Zniemy sobie na razie plasterek. Fajnie trzyma. Kurwa, może nawet będzie. Zobaczymy, co tu ma jeszcze w instrukcji. Chyba to ciekawa sprawa. Dobra. Zobaczymy. Działa, działa. Idę teraz po jakieś smarowidło i spróbujemy sobie wziąć, przeciąć kawałek rury. Później sobie odmierzę kawałek czegoś takiego, bo chcę to na pół przeciąć po prostu pod kobyłkę. Jest to 4 mm ściana. Także zobaczymy. No i bezpiecznie, że powinno dać radę. Jeśli jest dobre ostrze, to powinno przeciąć, tak? A jeśli jest chujowe, no to niestety to będzie kupić lepsze. Zobaczymy rezultat. Jeszcze ciepło. No powiem Wam, że jestem zadowolony kły. Trzeba tylko jeszcze popracować nad tym, żeby sobie to wszystko ładnie ustawić. Żeby cięcie było ładne, bo ucięłem trochę pod kątem. Ale to jest już kwestia do gadania tego, jak ja sobie rurę ustawię. Na razie się nad tym nie spuszczałem, bo chciałem zobaczyć, jak to tnie. Ale w chuj zajebiście. Jestem bardzo zadowolony, szybkie cięcie, równe przede wszystkim, no piła super, nie? Teraz sobie wezmę tylko jeszcze tak, bo to jest ile? 1-2 ściana tej rury jest, także nie jest jakaś specjalnie gruba. Wezmę sobie ten grubszy element i zobaczymy, jak to utnie takie cusik. Dobra, to odkładam na razie na miejsce, to jest super. I sobie wytrę łapy.
10 pół. Zajebiście. Tak to wygląda. Bardzo mi się podoba, zaoszczędza bardzo dużo czasu i robi bardzo mało bałaganu przede wszystkim. To jest bardzo ważne, jak dla mnie oczywiście, tak? Także mówię, sprawa jest super. Teraz trzeba to trochę ogarnąć. Żeby ten, także mówię, jeden z najlepszych zakupów, jaki mi się udało zrobić. Mówię, no ale jeśli ktoś chce robić takie rzeczy, jak ja będę chciał robić, no to trzeba mieć takie narzędzie mimo wszystko, tak? Może to nie jest jakieś specjalnie wykwintne narzędzie, ale robi swoją robotę, że tak powiem. Mam nadzieję, że będzie służyło. Widzę się zaraz nie spierdzielą noże. Oj tak. Dobra, także nie ma tu więcej pokazywać. Mówię, mam nadzieję, że... Dobra, także nie ma co tu więcej pokazywać, mam nadzieję, że filmik się Wam w miarę podobał. Mówię dużo, jeszcze chciałem przypomnieć, że dużo ludzi ogląda moje filmiki, a nie subskrybuje, także zapraszam wszystkich do subskrybowania i lajkowania. Mówię, bo widzę, że Wam się podoba, a jednakowoż nie chcecie tego zrobić, nie wiem dlaczego. Dobra, w tym filmiku to by było na tyle, trzymajcie się ciepło i do następnego, cześć!